Chciałem dzisiaj zadać rodzicom pytanie, szczególnie rodzicom małych dzieci, bo w przypadku bardzo, bardzo dużych, no to już trochę za późno, lub rodziców, którzy myślą o posiadaniu dzieci, dla kogo byście chciały je wychować? Byście chcieli je wychować, bo powiedziałem do kobiet, tu tak samo do ojców. Praktycznie są możliwości następujące. No, chcemy dziecko wychować dla siebie. Nie? No to wtedy będziemy wtłaczać mu tam te cele, które myśmy mieli, te same dyscypliny sportu, nasze niespełnione ambicje. No, jeśli dziecko jest tam do nas bardzo podobne, no to nawet się może trochę i uda, a jeśli nie, no to wyrządzimy mu ogromną krzywdę, no to może, może dla niego samego. Nie? No to wtedy rodzice otaczają wszystkim, co mogą. Dziecko jest w środku. Centrum wszystkiego, trzeba mu ustępować, dawać wszystko, czego chce, niech się tam jak najlepiej rozwija i najszybciej, wszystko musi być najlepsze, najzdrowsze itd. Można wychowywać dziecko do, dla innych ludzi, do jakiejś służby, misji. No to już tak rozumiemy, że troszkę szlachetniejszy cel, ale też jeśli w zły sposób pokierujemy dziecko wedle naszych, a nie jego e, potrzeb, no to wtedy też go skrzywdzimy. Stąd ja proponuję prostą radę z listu do Efezjan, szósty rozdział, gdzie jest wezwanie do rodziców, by wychowywali dzieci w karności. I tu uwaga, dla Pana. To jest właściwy adresat wychowania naszych dzieci. Jeśli przyjmiemy, że to dla Boga wychowujemy nasze dzieci, to musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle ludzie istnieją, jaka jest zależność między Bogiem a ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. A potem, skąd mamy wiedzieć, czego Bóg od nas chce? No, jak się domyślacie, jest to poważne zadanie, ale jeśli go źle wykonamy, to spapramy życie już nie tylko swoje, ale teraz następnego pokolenia.